Znana dziś całemu światu apostołka Bożego Miłosierdzia swoim doświadczeniem mistycznym wpisuje się w krajobraz teologiczny XX wieku, w którym obok tajemnicy Bożego Miłosierdzia ważne miejsce zajmuje tajemnica o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata. Objawienia Jezusa Miłosiernego, stanowiące dzięki nauczaniu Jana Pawła II część misji Kościoła XX i XXI wieku, miały miejsce w czasie, gdy Kościół przeżywał ustanowienie święta Chrystusa Króla Wszechświata, 1925. Fakt ten na pewno wpływał na treść orędzia miłosierdzia, głęboko zakorzenionego w nauczaniu Kościoła. Prawda o Chrystusie Królu Wszechświata stała się głębokim tłem, na którym rozwijało się orędzie Bożego Miłosierdzia, wpływając na jego treść i przekaz. Dlatego mówiąc o Chrystusie Królu, należy sięgać do orędzia miłosierdzia, aby zrozumieć prawdę o królowaniu Chrystusa w sercach ludzi Polski i całego świata. Punkt pierwszy. Kontekst historyczny objawień Chrystusa Króla Polski. Podejmując temat Chrystusa Króla w orędziu miłosierdzia przekazanym światu przez świętą siostrę Faustynę, należy zwrócić uwagę na kontekst historyczny i teologiczny tych orędzi, zauważając, że w pierwszej połowie XX wieku w Krakowie działały jednocześnie trzy mistyczki, które przekazały światu ważne orędzie ewangeliczne. Należą do nich święta Faustyna Kowalska, żyjąca w latach 1905-1938, z orędziem Jezusa Miłosiernego, służebnica Boża Rozalia Celakówna 1901-1944 z wizjami Chrystusa Króla Polski oraz służebnica Boża Zofia Paula Tajber 1890-1963, która przekazała tajemnicę duszy Chrystusowej. Wizje te o charakterze prywatnym były badane przez Kościół i stały się częścią orędzia głoszonego współczesnemu światu. W najwyższym stopniu wizje świętej Faustyny poprzez pontyfikat świętego Jana Pawła II stały się częścią depozytu wiary, szczególnie dzięki ustanowieniu święta miłosierdzia oraz w akcie ofiarowania świata Bożemu Miłosierdziu, jakie, jak pamiętamy, dokonało się podczas ostatniej wizyty papieża w Polsce w 2001 roku. Przesłanie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, dostępne w prywatnych objawieniach, nie uległo zapomnieniu i zostało przekazane przez jej spowiednika i kierownika duchowego, księdza Kazimierza Dobrzyckiego. Podobne orędzie o duszy Chrystusowej, przekazane służebnicy Bożej Pauli Zofii Tajber, jest kontynuowane w Zgromadzeniu Sióstr Przenajświętszej Duszy Chrystusowej w Krakowie. Wizja duszy Chrystusowej, jaką miała matka Paula Tajber, została przedstawiona na obrazie namalowanym przez Adolfa Chyłę w 1957 roku, który wcześniej namalował wiele obrazów Jezusa Miłosiernego, m.in. ten słynny obraz z krakowskich Łagiewnik. Matka Paula Tajber otrzymała polecenie, by tajemnicę duszy Chrystusowej przekazała całemu światu. Obraz duszy Chrystusowej miał być dla współczesnych ludzi zagubionych w materializmie główną zachętą do zwrócenia uwagi na wartości duchowe, przede wszystkim na to, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, odkupioną przenajdroższą krwią Chrystusa. Objawienia krakowskich mistyczek i wizjonerek Jezusa Miłosiernego u świętej Faustyny Kowalskiej, Pana Jezusa u służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, czy duszy Chrystusowej u matki Pauli Zofii Tajber, stanowią ważny kontekst teologiczny dla głoszenia Chrystusa Królem i Panem serc Polaków. Wizje Jezusa Miłosiernego stały się szczególnym przygotowaniem do przyjęcia orędzia Chrystusa Króla i Pana w narodzie polskim. Punkt drugi. Jezus Miłosierny w wizjach siostry Faustyny. Święta Faustyna Kowalska weszła w bardzo bliską relację z Jezusem Miłosiernym, który ukazał jej swoje oblicze, ale jeszcze bardziej odsłonił przed swoją apostołką różne aspekty tajemnicy Syna Bożego. Jezus Miłosierny jawi się w dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej jako cierpiący oblubieniec, zmartwychwstały Pan chwały, Król Miłosierdzia.
Pierwsza wizja Jezusa Miłosiernego miała miejsce wieczorem 22 lutego 1931 roku w celi klasztoru w Płocku. Siostra Faustyna nie odnotowywała bliższych szczegółów związanych z sytuacją, w jakiej się znajdowała. Wizja miała charakter wyobrażeniowy, oparty na doświadczeniu wzrokowo-słuchowym. Przedstawiała Pana Jezusa ubranego w białą szatę, którego jedna ręka była wzniesiona jakby do błogosławieństwa, tak pisze Faustyna, a druga dotykała szaty rozchylonej na piersiach, z której wychodziły dwa promienie, czerwony i blady. Obraz Jezusa ubranego w białą szatę i noszącego znaki męki na swoim ciele wskazuje na podobieństwo wizji z ewangelicznym obrazem Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazał się apostołom w wieczerniku po zmartwychwstaniu, oraz Syna Człowieczego, którego widział święty Jan Ewangelista w Apokalipsie. Siostra Faustyna z uwagą kontemplowała obraz Jezusa, odczuwając jednocześnie lęk i radość towarzyszące przeżyciu wizji. Pan Jezus przemawiał do niej, polecając wymalować obraz i oddawać mu cześć w kaplicy klasztornej i na całym świecie oraz obiecał zbawienie wieczne dla wszystkich czcicieli obrazu. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, pisze święta Faustyna. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością. Po chwili powiedział mi Jezus, wymaluj mi obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Wizja ta otworzyła całą serię wizji Jezusa Miłosiernego, których charakterystyczną cechą była postać Jezusa ze znakami męki i dwoma promieniami. Doświadczenie cechowało przeżycie obecności Bożej, której towarzyszył zachwyt i przerażenie właściwe dla doświadczenia Boga oraz poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i przekazanie misji, którą apostołka Bożego Miłosierdzia miała pełnić w ciągu całego życia. Siostra Faustyna, pełna zwątpienia dotyczącego prawdziwości wizji, konfrontowała treść objawienia ze swoim spowiednikiem, który rozumiał wizję w sensie duchowym jako namalowanie obrazu Jezusa w sercu. W kolejnej interwencji, mającej charakter głosu wewnętrznego, Pan Jezus wyjaśnił po spowiedzi, że pragnie prawdziwego obrazu, który powinien być szczególnie czczony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy jako święto miłosierdzia. Z powodu niedowierzań ze strony spowiednika i przełożonej, mistyczka z Krakowa ostatecznie poprosiła Pana Jezusa o znak zewnętrzny, otrzymując zapewnienie o łaskach, których udzieli przez obraz. Doświadczenie obejmujące objawienie wyobrażeniowe i głos wewnętrzny mówiący w jej sercu określiła jako wewnętrzne natchnienie dotyczące jej relacji do Boga, którego obecność odczuwała wyraźnie w swoim sercu. Wśród wizji wyobrażeniowych istotne miejsce zajmują wizje Jezusa cierpiącego związane z przeżywaniem tajemnic bolesnych z Jego życia. Pojawiały się one najczęściej w czasie czwartkowych adoracji, nazywanych godziną wieczernika, kiedy siostra Faustyna rozważała mękę Jezusa, modlitwę w Ogrójcu, ukoronowanie cierniem, biczowanie, konanie na krzyżu. Występowały one w wyobraźni podczas intensywnej modlitwy polegającej na rozważaniu scen męki pańskiej, które prowadziło do przeżywania bliskości Jezusa na płaszczyźnie afektywnej przez doświadczanie Jego stanów wewnętrznych, wejście w naturę cierpień i utożsamienie z Nim w męce. W tym wysiłku zbliżenia do Chrystusa cierpiącego sekretarka Bożego Miłosierdzia była bliska mistyczkom niemieckim okresu średniowiecza i późniejszym mistyczkom włoskim aż po świętą Gemmę Galgani, które na drodze afektywnej medytacji człowieczeństwa Chrystusa, szczególnie w Jego męce krzyżowej, zmierzały do zjednoczenia z Bogiem. Utożsamienie z Jezusem w cierpieniu, w które zaangażowana była cała osoba ludzka, szczególnie uczucia, prowadziło często do zjawisk nadzwyczajnych, takich jak wizje, ekstazy czy stygmaty duchowe. Szczególnym miejscem doświadczania procesów wewnętrznych była wyobraźnia będąca władzą duchową,
bardzo zależną od zmysłów oraz od obrazów obecnych w tradycji chrześcijańskiej, określanej jako obrazy biblijne. Bogata wyobraźnia siostry Faustyny w wizjach przedstawiała obrazowo cierpienia Pana Jezusa w oparciu o wrażenia zmysłowe, zdeterminowane przede wszystkim biblijnymi opisami sługi Jahwe i ewangelicznymi opisami męki pańskiej, takimi jak naigrawanie przez żołnierzy, biczowanie, koronowanie cierniem czy męka na krzyżu. Chrystus, którego widziała siostra Faustyna, był jej oblubieńcem, cały ranami pokryty, którego pragnie jedynie kochać. To słowa Faustyny. Niekiedy pamięć rejestrowała bardzo detaliczne szczegóły wyglądu Jezusa. Na przykład pisze: stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta pylwocinami. Obraz cierpiącego Jezusa pojawiający się w świadomości i jego wyjaśnienie miało pomóc siostrze Faustynie w zrozumieniu, w jaki sposób ona może się zjednoczyć z Nim, biorąc udział w Jego męce. Wtem mi Pan powiedział: oblubienica musi być podobna do oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. To słowa z dzienniczka. Taka wizja Pana Jezusa w cierpiącym obliczu pojawia się w czasie czwartkowej adoracji w kaplicy, by przypomnieć siostrze Faustynie o tym, że zapomina o swoim oblubieńcu. Wizja Jezusa Miłosiernego w Wilnie 26 października 1934 roku miała charakter obrazu widzianego przez siostrę Faustyny jako zjawisko zewnętrzne, częściowo widoczne w postaci promieni przez jedną z wychowanek. Był to jedyny przypadek, że wewnętrzna wizja była postrzegana równocześnie przez inną osobę. Siostra Faustyna dokładnie odnotowała okoliczności objawienia oraz czas trwania, około 4 minut, potwierdzając pełną świadomość w czasie wizji. Jej słowa: w piątek, kiedy szłam z wychowankami z ogrodu na kolację, było to 6:10, ujrzałam Pana Jezusa nad naszą kaplicą w takiej postaci, jak Go widziałam po raz pierwszy. Wizję tworzyło wyobrażenie Pana Jezusa podobne do opisanego w pierwszej wizji w Płocku oraz promienie wychodzące z piersi Jezusa, które ogarniały najpierw dom zakonny, potem miasto i cały świat. W doświadczeniu siostry Faustyny uczestniczyła jedna z wychowanek, widząc tylko promienie w postaci strumieni światła. Jedna z dzieci, pisze Faustyna, która szła razem ze mną, trochę za innymi, widziała także te promienie, ale nie widziała Jezusa i nie widziała, skąd te promienie wychodzą. Przejęła się bardzo i opowiedziała innym dziewczynkom. Dziewczynki zaczęły się z niej śmiać, że jej się coś przywidziało, a może było światło z aeroplanu, ale ona silnie obstawała przy swoim zdaniu i mówiła, że jeszcze nigdy takich promieni w życiu swoim nie widziała. Kiedy jej jeszcze zarzucały dziewczynki, że to może reflektor, ona jednak odpowiedziała, że zna światło reflektora. Siostra Faustyna nie zdradziła nikomu faktu wizji Jezusa Miłosiernego, którą miała w tym samym czasie, zauważając jedynie, że zjawisko to sprawiło jej wiele wątpliwości i przykrości, prawdopodobnie ze strony przełożonych. Wizja Pana Jezusa miała swój epilog tego samego dnia wieczorem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy siostra Faustyna przeżywała najpierw doświadczenie obecności Bożej, a następnie widziała Pana Jezusa i Matkę Bożą. Pan Jezus w dialogu wewnętrznym udzielił jej wskazówek, jaki ma być napis na obrazie oraz na temat święta miłosierdzia w niedzielę po Wielkanocy. I zapytałam Jezusa, notuje Faustyna, czy może być ten napis: Chrystus Król Miłosierdzia. Jezus mi odpowiedział: jestem Królem Miłosierdzia, a nie mówił Chrystus. Dialog, jaki prowadziła siostra Faustyna z Panem Jezusem, podkreśla dynamikę wizji i emocjonalne zaangażowanie autorki dzienniczka. Trzeci punkt: królewskie atrybuty Jezusa Miłosiernego.
Blask i światło w wielu wizjach Jezusa chwalebnego wskazują na majestat i królewską władzę oraz godność Chrystusa. Siostra Faustyna widziała Jezusa jako króla w wielkim majestacie, który objawiał się jej jako sędzia, by przypomnieć o misji, którą miała pełnić mimo trudności, na jakie napotykała ze strony przełożonych. Chrystus ukazał swojej uczennicy chwalebne oblicze w czasie choroby, gdy nie mogła wziąć udziału w adoracji, przenosząc ją w duchu do kaplicy klasztornej i jednocześnie pouczając, że jej wizja jest szczególną łaską, której nie dostępują inne siostry. Objawiając się siostrze Faustynie, umacniał ją do walki z szatanem i jego pokusami. Chrystus, którego widziała w pałacu, pociągał ją do siebie, zapraszając, by usiadła obok niego w nagrodę za jej wielką pokorę. Apostołka Bożego Miłosierdzia była świadoma, iż rzeczywistość, którą przedstawiła wizja, dokonuje się w jej wnętrzu, służąc jej duchowemu dobru. Kiedy przyszłam do siebie, rozważałam wszystko, co zaszło w sercu moim, dziękując Bogu za Jego miłość i miłosierdzie, które mi okazał, czytamy w dzienniczku. Ostatecznie wizje prowadziły do głębszego poznania tajemnicy Bożego miłosierdzia. Przeżycie chwały Bożej, które w wizjach charakteryzowało się wrażeniem światła i blasku, porównywała mistyczka z Krakowa do doświadczenia świętego Pawła, porwanego do trzeciego nieba. Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże, kilkakrotnie wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i zostałam w duchu porwana przed majestat Boży i ujrzałam, jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci pańscy. Tak wielka jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie podołam, a przez to, aby dusze nie myślały, że to już wszystko, com napisała. Święty Pawle, rozumiem cię teraz, żeś nie chciał opisywać nieba, pisze siostra Faustyna. Wielkość majestatu Zbawiciela odsłoniła przed siostrą Faustyną wizja Jezusa chwalebnego w czasie procesji rezurekcyjnej. Kiedy ruszyła procesja, ujrzałam Jezusa w jasności większej aniżeli blask słońca. Miała ona charakter ekstazy, która przeniosła apostołkę Bożego Miłosierdzia w bliskość Jezusa, pozwalając przeżyć radość zjednoczenia. Jezus spojrzał na mnie z miłością i rzekł: serce mojego serca, napełnij się radością. W tej samej chwili duch mój zatonął w nim. Kiedy przyszłam do siebie, szłam razem z siostrami w procesji, dusza moja była cała pogrążona w nim. Przeżywając obecność Jezusa w wizji, siostra Faustyna otwierała przed nim swoje serce, powierzając mu wszystkie troski i cierpienia. Objawiający się Pan Jezus pochylał się nad nią, gdy pisała dzienniczek, zapewniając o opiece w każdej chwili życia i obdarzając szczególną łaską do głoszenia tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Prowadził rekolekcje trzydniowe w szpitalu i przypominał o pisaniu dzienniczka. Wizje Jezusa chwalebnego potwierdzają bliski związek wizji z medytowaniem scen z życia Chrystusa, objawiającego swoją chwałę. Rozważanie sceny wniebowstąpienia, uroczystość wniebowstąpienia pańskiego w 1938 roku, wzbudzanie tęsknoty za Bogiem, towarzyszyło przeżyciu obecności Bożej i wizji Jezusa wstępującego do nieba w obłoku. Doświadczenie to wskazuje na ogromne zaangażowanie wyobraźni przygotowującej przeżycie wizji, która przekracza naturalne zdolności władz zmysłowych i duchowych człowieka. Wizja ta akcentuje również związek objawienia z rozważaniem Pisma Świętego. Dziś towarzyszyłam Panu Jezusowi, gdy do nieba wstępował. Było trochę po południu, ogarnęła mnie tak wielka tęsknota za Bogiem. Rzecz dziwna, im więcej czułam obecność Bożą, tym gorętsze było pożądanie Jego. Wtem ujrzałam się pośród wielkiej rzeszy uczniów i apostołów i Matki Bożej. Jezus mówił, aby szli na cały świat nauczając w imię moje, wyciągnął ręce i błogosławił im i znikł w obłoku.
Przeżycie tej wizji wniebowstąpienia Pana Jezusa było wyrażone, było wyraźnie zakorzenione w naturalnej zdolności wyobraźni siostry Faustyny do medytowania i przedstawiania scen z życia Jezusa i emocjonalnego utożsamiania się z Jego stanami wewnętrznymi. Reprezentujące element pozytywny w wyobraźni mistycznej siostry Faustyny, wizję Jezusa miłosiernego, tworzą jedność z pozostałymi wizjami, pomagając przyjąć prawdę o Bożym miłosierdziu. Punkt czwarty. Chrystus Król w misji miłosierdzia. Jezus miłosierny, który objawiał się świętej Faustynie, ukazując jej tajemnicę Bożego miłosierdzia, odsłonił przed nią wielkość majestatu Boga, jaki ją przeniknął i przenika. On jest Panem tronu straszliwego, a jednocześnie tym samym królewiczem, którego ona kocha i za którym idzie odważnie. W wizjach świętej Faustyny Pan Jezus jest nie tylko królem nieba i ziemi, którego wielbią wszystkie duchy, to jest oczywiście parafraza słów świętej Faustyny, ale jest on także królem człowieka. Święta Faustyna mówi o tym w czasie przygotowania do Komunii Świętej, podkreślając, że on jest królem królów i Panem panujących. Prosi też Jezusa, aby został Panem jej serca. Święto Chrystusa Króla w 1935 roku siostra Faustyna modliła się, aby Jezus był królem wszystkich serc, a potem prosiła Jezusa, aby był królem serc ludzkich. W swoich modlitwach Pan Jezus jest dla siostry Faustyny królem nieśmiertelnym, jest królem miłosierdzia. Jest to imię objawione przez Pana Jezusa już u samego początku spotkań apostołki Miłosierdzia Bożego z Mistrzem. Imię to zostało objawione na czasy ostateczne, kiedy Jezus przyjdzie jako sędzia, ale przede wszystkim jako Król Miłosierdzia. Należy podkreślić, że tytułu Król Miłosierdzia siostra Faustyna używa w najważniejszych chwilach życia, kiedy podejmuje decyzję, aby zostać jego apostołką. Z tego faktu, że jest dzieckiem królewskim, Faustyna wyciąga wniosek, że uczestniczy w godności królewskiej. Chce walczyć dla tego króla i zrobić wszystko, aby jego królestwo rozlało się na całej ziemi. Krótki przegląd problematyki Chrystusa Króla w duchowości świętej Faustyny Kowalskiej pokazuje, jak ważnym problemem w orędziu Miłosierdzia Bożego jest prawda o tym, że Jezus Miłosierny jest tym samym Królem i Panem, który przyjdzie sądzić ludy i narody. On jest cierpiącym sługą Jahwe, ukoronowanym koroną cierniową i jednocześnie zmartwychwstałym Panem chwały, z którego przebitego boku wypływają promienie miłosierdzia, sakramenty zbawienia. Jezus jest królem miłosiernym, niepozbawionym atrybutów władzy, ale jest tym samym, z którego wychodzą na cały świat łaski miłosierdzia. Idea Jezusa miłosiernego ukazana światu przez siostrę Faustynę jako króla miłosierdzia i myśl o Chrystusie, królu Polski, w objawieniach sługi Bożej Rozalii Celakówny, obecna w objawieniach służebnicy Bożej Pauli Zofii Tajber, została w pełni zrealizowana w jubileuszowym akcie przyjęcia Pana Jezusa za Króla i Pana. Jest znakiem nadziei dla Polski i świata, że Jezus może być Panem naszych serc. Jest też zachętą do wprowadzenia Chrystusa Króla do naszych rodzin i do naszych domów, do szkół i urzędów, do miejsc pracy i do szpitali. Dziękuję bardzo księdzu Janowi za treści, które nam przekazał.